Tak. Nie wiemy, kiedy przyjdzie Jezus. Ale nie ma co się z tego powodu jakoś wyjątkowo załamywać. Zamiast skupiać się na tym, że jeszcze nie wiemy, po prostu oczekujmy. I po to otrzymujemy Adwent jako okres roku liturgicznego, abyśmy nauczyli się go wypatrywać. Wiem, że to jest trudne, szczególnie w czasach, kiedy ludzie biorą tak dużo kredytów. Jeszcze nas na coś nie stać, a już to chcemy. Już byleby ktoś nam to zapewnił. Kiedyś przecież będziemy mieli na to pieniądze. Kiedyś będzie nas na to stać. Na co tak naprawdę czekasz? I co ciebie do tego przekonuje? No jakieś emocje, jakaś pasja, to, że będzie to jakieś niesłychanie piękne? I w kontekście tego rozważ, czym będzie niebo? Co ciebie do niego ciągnie? Co przekonuje? Dlaczego tak naprawdę ono jest już teraz w twoim sercu? I jeśli się to nie wydarzy, no to ciężko będzie o to, abyś z przekonaniem walczył o zbawienie. Musimy trochę o nim pomyśleć, sobie wyobrazić, jak tam będzie to wyglądało, pomarzyć sobie o niebie, aby naprawdę chcieć tam się dostać i już teraz podjąć trud, aby tam być razem z Bogiem, pokochać Boga w koncepcji wieczności.